Witam, Fantasmagieria, specjalne wideo, unboxing, rozpakunek gry Legendary Encounters, a Predator Deck Building Game. Czyli drugiej, właściwie to już to nie jest druga gra, ale druga taka tematyczna, związana właśnie z tym uniwersum obcego i Predatora, gra karciana, oparta właśnie na budowaniu talii. To jest gra zwykle kooperacyjna, ale jest element gry współzawodniczej, w której możemy współzawodniczyć. Jest możliwość łączenia tej gry z poprzednią częścią, czyli Legendary Encounters, an Alien Deck Building Game, czyli grą w klimacie obcym. Jak widzicie, bardzo podobny jest układ. Zaraz tutaj wszystko otworzymy, tylko pokażę wam, jak pięknie wygląda tutaj to pudełko z drugiej strony. Jest, no, jest ładne, chociaż obrazek jest rysowany. Nie do końca mi się to podoba. Ja jednak wolę taki klimat no jednak bardziej poważny, bardziej mniej komiksowy, no ale trudno. To, więc używam narzędzia potocznie zwanego nóż do krojenia schaba. I zrywamy folię, no, nie będziemy się patyczkować folią po to, żeby nam tutaj coś zdobiła, więc szybciuteńko wyciągamy. Piękny, matowy ten. Otwieramy pudełko. Poszła para jak ze statku obcego. Taki inside joke. Tu jest instrukcja. Nie wiedzieć, czemu oni lubią kwadratowe instrukcje. Więc jeśli wy też lubicie kwadratowe instrukcje, to będziecie w niebo wzięci. Chyba mało jest takich firm, które lubi bardziej kwadratowe instrukcje, jednocześnie mając prostokątne pudełka. Bo na przykład jak robi karcianki Fantasy Flight Games, to nie mają kwadratowe pudełka, a prostokątne instrukcje. Więc jak widzicie, instrukcja jest bardzo ładna wydana, to jest jakieś 32 strony, ale się mylę, tak, 32 strony. Informacje tego, jak punktować, jak różne warianty tutaj można rozgrywać. To, co jest piękne w tej grze, to jest to, że mamy matę już dodatkowo. Tak? Nie mamy planszy, mamy matę. Mata jest wspaniała. Nie wiem, czy się uda tutaj uchwycić w kamerze. Mam nadzieję, że mój wierny kamerzysta, który zawsze mi towarzyszy w tych trudnych nagraniach filmów, złapie to. Fantastyczne. Mam nadzieję, że w tym panoramicznym ujęciu, panoramiczne zdjęcie panoramicznej maty wyjdzie fantastycznie. Więc tak, generalnie wszystko, co się toczy tutaj, jest wygląda na dość skomplikowane. Skomplikowany układ na szczęście wcale nie jest. Ja właściwie zostawię tą matę, a jednocześnie otworzę kartę, żeby pokazać wam mniej więcej, na czym to polega. Więc tutaj wyciągamy te wszystkie karteczki, proszę, w paczuszkach. To, co uwielbiają fani Legendary Encounters, jest to, że te karty zwykle są nieposegregowane. To nie są karty na przykład. To są takie zakładki, którymi można sobie później te karty posegregować. Dlatego, że karty w tych grach są właśnie w takich paczuszkach. I te paczuszki niestety są w żaden sposób nieposegregowane. Więc, a kilka jest rodzajów kart, bo są karty, które odpowiadają za ataki. I one się pojawiają tutaj. Są karty, które odpowiadają za postacie, z których budujemy talię. HQ to tak naprawdę jest miejsce, z którego karty właśnie z tych baraków, no nie, z tej zbrojowni wychodzą i które możemy kupować, dobierać na rękę. Tu mamy takie specjalne karty komandorów. W poprzedniej edycji to byli sierżanci, którzy też, no to są te jakieś dodatkowe karty związane z umiejętnościami. Na przykład tak wygląda karta postaci, tak zwany awatar. Piękny obcy, Jungle Hunter, czyli już możemy domyślać się, że mamy do czynienia z Predatorem z pierwszego filmu, z Dutchem, Arnoldem Schwarzeneggerem inaczej, więc ja pozwolę sobie otworzyć tą fantastyczną, o, żebym to sobie nie popsuł. Niby tak mówią, że nóż do schaba jest dobry na wszystko, ale nie wiem, czy do otwierania katfolijek. No ale jedziemy z tym koksem, udało się chyba. Generalnie ja jeszcze nie sprawdzałem dokładnie tutaj niuansów tych zasad, ale mniej więcej tak właśnie wyglądają karty postaci. Z tego co wiem, to opcja jest taka, że można grać się obcymi i można grać ludźmi i to też ma właśnie
związek z wariantem tego. No widać, że tu się jakieś nowe karty challenge pojawiają, więc to jest bardzo ciekawe. Muszę sprawdzić. O, i teraz tak. Tu gra polega na tym, żeby ukończyć tak zwane obiektywy. Niech to będzie tak, że tu są powiedzmy trzy obiektywy, które ja tak losowo sobie wybieram, być może są w kolejności. I na każdej karcie obiektywa, tutaj pokażę do kamery, może tutaj mój fantastyczny kamerzysta najedzie i może to będzie lepiej wyglądało. O, tutaj tak zrobię. Jak widać, obiektyw 1, obiektyw 2 i obiektyw 3. I na każdej karcie jest pewien warunek, który trzeba spełnić. Po spełnieniu wszystkich warunków oczywiście się wygrywa. Jednocześnie mamy też karty lokacji. I jak już widzicie, tutaj pięknie znowu zrobię tak, że położę, będzie lepszy autofokus. To jest ulica Los Angeles, czyli już domyślamy się, że chodzi o drugą część fantastycznej serii filmów o Predatorze. Co ciekawe, nie ma kolejnych filmów z Predatorem, nie ma innych tych. Ja tutaj nie będę specjalnie rozpisywał się o każdej z kart, bo one są i piękne, i ich jest dużo. Generalnie jest około 700 kart. Oczywiście to nie wiem, ile to jest dokładnie, bo to trzeba przeliczyć, ale to jest. O, i tu na przykład tak wygląda taka karta, która się pojawia w takim podstawowym. O ile się nie mylę, to jest podstawowy, tak? Nie, to jest jeden z, powiedzmy. No nie wiem, jak tutaj patrzeć na to teraz. To mogą być jakieś takie małe. Ale ja tutaj postaram się wyciągnąć jakieś karty przykładowe, które mogły być w takim właśnie HQ, które po wyjściu z baraków wyciągane. O, na przykład tu mamy karty ludzi, którzy też właśnie biorą udział w tym podstawowym scenariuszu, tym pierwszym takim, gdzie przeciwnikami są obcy. To jest bardzo fajna. Widzicie, policja jest. No, tego jest sporo. I już widzę, że graficznie w ogóle karty, nawet niektóre wyglądają dużo lepiej. Nadal jest zachowany ten komiksowy sznyt, ta komiksowa kreska, ale zdecydowanie lepiej wyglądają. O, na przykład tak wygląda. Już odsuwam. Tak wygląda na przykład karta. Karty, które się pojawiają w tym. Już widzę, że to są jakieś takie ciekawe rzeczy. Proszę. Ale nie będę tutaj się zastanawiał. Być może szczegółowo opisując, poznając zasady tutaj, poznałbym te niuanse, które są, które różnią tę grę od obcego. Obcy jest zdecydowanie, widzę, mniej skomplikowaną grą, bo jest mniej wariantów. Oczywiście ze względu na to, jaki scenariusz, jakie obiektywy wybieramy, jakie mamy deki, bo to też od tego też zależy, jakie postacie się pojawiają w barakach. No, od tego zależy, co będzie miało za miejsce, za wydarzenie. Teraz na szybciutko tylko jeszcze wyjaśnię tę górną część tej maty wspaniałej. Oczywiście nie mam tutaj za bardzo tych kart, które mógłbym wystawić. Jeszcze najpierw otworzymy jakąś ładną paczuszkę. Ale generalnie jest tak, że tutaj w tym przypadku zwierzyna wychodzi z tego właśnie miejsca. Niech użyję tych kart, chociaż pewnie nie powinienem. I ona wychodzi sobie co turę. O jeden. Cyk, cyk i z tego. Cyk, cyk, cyk. I teraz tak. My budując talię, prawda, mamy w ręku jakby dwa rodzaje waluty, tak? Jakby punkty zasobów i punkty ataku. Takiego określenia użyję. Generalnie jest tak, że punkty ataku oczywiście służą do tego, żeby walczyć z przeciwnikiem, który na przykład pojawi się w tak zwanym combat zone, czyli zawsze nas wtedy atakuje, nie ma tutaj zaskoczenia. Albo możemy zaatakować przeciwnika wcześniej, kiedy jest właśnie tutaj na tej dziczy, czyli na wzgórzach, w ruinach, nad rzeką, na cmentarzu, czy w tunelach jakichś tam, jakichś podziemiach. I generalnie jest wtedy tak, że poświęcamy, na przykład mamy, powiedzmy, mamy w ręku dwie karty z atakiem po dwa, czyli cztery, możemy na przykład przeskanować to miejsce, bum, coś się pojawia, żeby się nie awatar, ale powiedzmy jakaś tam zwierzyna i jeśli mamy dodatkowe punkty ataku, możemy tę zwierzynę pokonać, wykończyć, więc fantastyczna rzecz. Więc unboxing jest, nie będzie taki, żebym tutaj pokazał wszystko, bo generalnie chciałem tylko pokazać, co zawiera ta gra. Jakiś taki szczegółowy opis zasad znajdzie się na pewno w internecie w niejednym miejscu. Mnie ten element budowania talii bardzo się podoba. On się sprawdza świetnie i w grze
samotnej, tak zwanej, takiego pasjansa sobie układamy, ale też świetnie się sprawdza w kilka osób. I wtedy jest właśnie taka bardzo żywa kooperacja, można się umawiać, współpracuje się i tak dalej. Oczywiście gry zawierają taki moment, taki element, który można wprowadzić, żeby sobie dodać takiego pieprzyku. O, tutaj już pojawia się kolejna okazja. Lokacja de Val Verdere. Jak to pisze? Val Verdin Jungle. Van der Din Jungle. To pewnie z pierwszego filmu. Zresztą fantastyczna sprawa. Która sprawa na przykład w obcym było tak, że mogliśmy na przykład wcielić się w obcego. I to już był taki element dosyć mocno komplikujący rozgrywkę, jednocześnie sprawiający wiele emocji. Tutaj nie dokładnie jak to rozwiązali. Jeszcze, tak jak obiecałem, otworzę jedną paczuszkę bardzo ładną. One są zdecydowanie lepiej wyglądają te karty. Muszę przyznać, że ta grafika mnie trochę zmyliła z pudełka, że była taka bardzo komiksowa, bardzo rysunkowa. Tutaj, mimo że są rysunkowe, to jednak mają taki mroczny klimat, jednak to nie jest gra dla dzieci. Nie wiem, czy ono ma jakieś ograniczenia wiekowe. Pewnie nie, bo tutaj nie ma jakichś takich brutalnych tych, ale o. Nie tak ładnie, jeśli kamera pozwoli. Karta po karcie, kilka pokażę, tylko oczywiście, że o, żeby się nie świeciły to tak pod takim kątem. No jak widzicie, to są właśnie takie karty, które... To na przykład jest koszt. To jest koszt zakupu takiej karty, która... tej karty na przykład z takiego baraku, czyli jak powiedzmy pojawiają się kilka i to jest właśnie dobry przykład, żeby teraz pokazać, jak to nic wygląda. I to są, trafiły się bardzo drogie karty, bo generalnie coś, co kosztuje więcej niż 5-6 właśnie zasobów, to już jest taka górna granica, to już trzeba mieć przynajmniej kilka razy, przeczesać się, zbudować sobie tak, żeby to... I to są dosyć mocne karty do... No tak, w każdym razie, o, pokażę więcej, jak to ładnie wyglądają te karty. No, tak jak mówię, tych kart jest 700, nie ma sensu wszystkich pokazywać. Jeśli ktoś jest wielkim fanem filmów z drapieżnikami, z predatorami, no to będzie w niebo wzięty, jeśli chodzi o... No nie, o. Hazard. Hazard to jest taki typ karty, który jak się pojawia właśnie w tych tak zwanych dziczy, czyli na górze, tutaj kamera pokaże, o, jeśli my ją odsłonimy, no to wtedy wywołujemy jakąś reakcję, która jest związana z lokacją, które wcześniej pokazywałem, czyli na przykład co się może dziać. Niech tutaj spojrzę, czy mam jakąś taką kartę lokacji, żeby szybko pokazać. O, proszę, hazard pierwszy, Agli. Ułóż kartę hazard, już do góry nogami się będzie czekać. Pomiędzy swojego awatera jako pod swoim awaterem jako znak. Za każdy znak, który położysz. No dobra, nie będę czytał. Za dużo skomplikowanych tekstów do góry nogami. Ale w każdym razie no, to powoduje ten taki dodatkowy element, który wiemy, że się wydarzy, dlatego że karty hazardu są w dosyć mocno określonej liczbie w talii i one zawsze się przeczesują, tak? Bo to, co układamy tutaj na wysokości właśnie tej dziczy, czyli to prey, tak? To jest deck, który układamy według scenariusza, czyli generalnie karty, one wszystkie są jakby związane ze sobą. Część kart jest jakby wspólna, jeśli chodzi na przykład o ataki, a część kart jest związana z danym scenariuszem. I to się tyczy i postaci, które są w baraku, i to się tyczy tego, co będzie później w tej talii, w tej zwierzyny. Więc naprawdę super gra. I teraz tak, jako bonus pokażę wam, jak właśnie przyjemnie wygląda. Ja to odsunę tutaj. Mam nadzieję, że bardzo delikatnie zrobię to wygląda, jakbym to robił bardzo agresywnie, ale jako bonus pokażę wam, jak właśnie wyglądają już po posegregowaniu, po ułożeniu karty. A teraz taki mały króciutki bonusik na zakończenie, żebyście sobie zobaczyli, jak ładnie te karty wyglądają po posegregowaniu. Nie będę już specjalnie się rozwodził, bo by to zajęło dużo czasu, co pojedyncze karty oznaczają, ale generalnie mogę was zapewnić, że przynajmniej pierwsze posegregowanie już miało miejsce.
Od tego punktu już można, prawda, dobierać karty i zacząć rozgrywkę. Oczywiście nie w każdej rozgrywce wykorzystuje się wszystkie karty. Niemniej wygląda na to, że jest troszeczkę więcej rodzajów ich niż w poprzedniej części gry, czyli w obcym. Dzięki za uwagę. Encounters. Alien Building. Deck Building Game. Proszę. Tu też kwadratowa instrukcja. Od razu już sobie FAQ wydrukowałem. Nigdy nie wiadomo, jakie tam pytanie. I tak jak widzicie, o, na początku szybciutko pokażę, jak pięknie mata wygląda. Też jest klimat. No, i zrobię to tak, że po prostu na te karty to położę, proszę. Ja te karty ładnie później pozbieram, to nie jest tak, że ja je maltretuję, ale po prostu łatwiej będzie mi teraz to zrobić w ten sposób niż ten. Więc tutaj jest troszeczkę troszeczkę inaczej zrobione, tak? Mamy hive, z którego się dostałem opcje i zależnie od scenariusza, tak? W przypadku Legendary Encounters są cztery filmy, prawda, o obcym. Nie wiem, o cyfer bo to akad nie jest w kanonie. Czyli mamy obcy, obcy decydujące starcie, obcy 3 i Resurrection. I każdy z tych scenariuszy możemy właściwie odegrać. To jest bardzo super sprawa. I już tylko kończąc, jako bonus pokażę wam, jak pięknie tutaj właśnie wyglądają karty posegregowane. Ładnie zrobione. Tutaj nie wiem, czy kamera to pokaże. Jak pięknie zrobione są przegródeczki. To już jest... O. I teraz tak, zapytacie mnie, co tutaj robią na przykład za karty w tym miejscu, są karty właśnie ataku, czyli bardzo proste karty, które mówią, no o, widzicie jakie piękne, żeby to o, złapać. No tu się nic nie, Polacy nic się nie stało, karta typu, tu i tak dalej, bardzo ładne obrazki, bardzo klimatyczne, bardzo, bardzo ostre. Ja wiem, że byście chcieli Ripley zobaczyć, więc może mi się uda szybciutko wyciągnąć talię. O, niech będzie, że to będzie z części obcy. Decydujące starcie. Proszę. Bishop. Szybciutko. Znowu Bishop. Jest kilka wariantów oczywiście. O, i jest Ripley. Tada! Będzie jeszcze jakieś Ripley? Na pewno. Znajdziemy Ripley. Tu mamy. Jak pamiętacie właśnie to obcego decydenta starcia, jak to nie pamiętam. O, słynna scena z Bishopem, jak bawi się nożykiem i ręką. Ale się nie mylę. Okej. Okay. No i mamy tutaj kolejną porucznik Ripley. Więc generalnie uwielbiam tę grę i perspektywa możliwości połączenia teraz właśnie tych dwóch w jedną i rozegrania jakiejś takiej większej kampanii jest po prostu dla mnie ekscytująca. Jeszcze raz serdecznie polecam z zapoznaniem się Legendary Encounters. Predator Building, Deck Building Game. Dzięki.